Witam, jestem Mr. PSM, a to jest trzeci odcinek serii M jak Minecraft Alpha. W dzisiejszym odcinku, jak zapowiadałem, skoczymy sobie do jaskini w lagach. Dobra, ja się tylko przygotuję i zaraz się widzimy. No dobra, jestem już w moim szybie, także zaczynamy. Zwiedzimy sobie dzisiaj tą część jaskini w celu lawy, w celu poszukiwania lawy. Już widzę materiały. Super. To będzie spora jaskinia. Dzisiaj sobie też pogadamy trochę... Wow. Niezła. Pogadamy sobie też dzisiaj o sprawach trochę takich organizacyjnych, bo jest taka jedna ważna sprawa, o której chciałem z wami pogadać, a mianowicie... Na moim kanale zbliża się powoli 50 wyświetleń filmów. Jak mówiłem, 50 widzów będzie Night Adventure. The Night Adventure pojawi się prawdopodobnie w przyszłym tygodniu. Nie wiem, czy pojawi się w sobotę, czy w piątek, czy w niedzielę, nie wiem, ale prawdopodobnie pojawi się w przyszłym tygodniu. Bo już właśnie dosłownie przed nagraniem tego odcinka sprawdzałem sobie na moim kanale, ile właśnie mam wyświetleń i było 47, także naprawdę jest już tego naprawdę mało i ja się naprawdę cieszę, że za niedługo będzie już taka misja, że ja wyjdę na poziomy normal i będę walczył. I tak, będzie to po prostu tylko jedna noc, bo uznałem, że nie mam, po pierwsze, nie mam tyle czasu, by nagrać kilka nocy na przykład, a po drugie, na pierwszy raz nie będziemy aż tak szaleć, ludzie, nie? Wow, ale bym stracił żelaza trochę. Na pierwszy raz, mówię, nie będziemy też szaleć, bo to nie ma sensu. Ale żelaza dużo. Także tego się możecie spodziewać w przyszłym tygodniu. Night Adventure. A także pokażę wam jeszcze projekt mojej latarni, której tak naprawdę, powiem całkowicie szczerze, nie tchnąłem od wczorajszego dnia, bo tamten odcinek... czyli drugi odcinek M jak Minecraft wrzuciłem w piątek. Także już go wrzuciłem w piątek i od piątku nie tknąłem kompletnie tej latarni, także... Ale dlaczego? Po prostu nie chciało mi się już zbierać materiałów, po prostu. Ale ta woda potrafi irytować. Także... zakryjemy sobie tą wodę. O! I teraz będzie pięknie, możemy wydobyć to żelazo. I taka sprawa, taka, no niby fajna dla nowych graczy, którzy grają teraz w Minecrafta 1. Nie wiem, ile jaki to teraz jest Minecraft. A to jak ukryte? O kurde. Niezłe. Całkiem poważnie mówię, to jest niezłe. Taka sprawa, że bardzo łatwo zdobyć surowce. Ja się aż tak zdziwiłem. Złoto! Czyli jesteśmy już nisko. Dosyć. No tak, w sumie jesteśmy nawet nie... nisko. O, maszrumy! Tu może być diament. To jest już bardzo nisko. Jak tu jest złoto, to jesteśmy na poziomie tak 30 gdzieś. Czad. Chociaż złoto jest kompletnie nieprzydatne w tej wersji, to co z tego? Lepiej wydobyć. W ogóle tak sobie zagrałem, tak jakąś tam mapkę sobie wziąłem. Wow, ale czad. Boże, jakieś normalnie niesamowite. Odpalam sobie mapkę i mam od razu jaskinię. Wchodzę do jaskini, węgiel, żelazo. Potem węgiel, żelazo. Naprawdę straszna masa materiałów. I to jest aż smutne, że my się musieliśmy tyle męczyć, ludzie, żeby zdobyć, znaczy się starzy gracze, którzy pamiętają te czasy właśnie alfy, kiedy to trzeba było się męczyć. No patrzcie, wchodzę do jaskini, nie ma węgla czy tam czegoś takiego. Tylko trzeba się naprawdę sporo namęczyć, by ten węgiel zdobyć. Także tu nie ma żadnej prostoty. Pewnie to jest koniec, prawda? Ach, kadem, szkoda, że koniec. Ale naprawdę, wydawało mi się, że
coś tu będzie jednak fajnego. No dobra, ale tam jeszcze było w górę coś, także zobaczymy jeszcze to. Nic nie było? Dobra. O, tutaj byśmy mogli pójść. Ja sprawdzę, że ten odcinek już trwa i zaraz się widzimy. No dobra, odcinek trwa już tak ponad 5 minut, także będziemy się... Mamy jeszcze troszkę czasu, nie ma co się tak zwijać. O, trochę przesadziłem. No chciałem właśnie dzisiaj wydobyć dużo węgla, ale... tu jest po prostu aż niebezpiecznie. Ale bym chciał diamenty dziś znaleźć, to by było piękne. Tak na zakończenie tego smutnego tygodnia. Czemu smutnego? Nieważne czemu. Ale naprawdę, to jest takie niesamowite, tak się na weekend czeka, a potem on tak szybko zlatuje. To jest takie smutne, że to aż... Jeju, nie mogę tego węgla wydobyć. To jest takie smutne, że to aż masakra. Sorry, żelaza nie mogę wydobyć. Już od tej wpadki z tym drewnianym domem. Jaki czad! Patrzcie, jakie złoże żelaza! No przecież to było chyba z 9 żelaza, to jest aż nienormalne, to jest... Bojo, gdzie ja jestem? Czy to jest Minecraft na pewno? Alfa? No sorry, sobie tak żartuję, ale naprawdę. Ale myślałem, że ta jaskinia będzie jakaś większa nawet. No dobra, trzeba będzie i tak tam w dół pokopać, bo musimy coś znaleźć, i tak. A wiem, że pod moją latarnią jest coś ciekawego, bo tam, mówię, nie pokazywałam wam jeszcze właśnie tego, bo tam jest taki basen, żeby skoczyć z góry, to tam jak kopałem ten basen i ogólnie w latarni słyszałem dźwięki jaskiń, czyli prawdopodobnie będzie funkcja dla kopalni, dla tej latarni. Także taka będzie pewnie funkcja. No dobra, tu nic ciekawego nie było. Ale tam jeszcze do góry. Mam nadzieję, że tu znajdziemy coś już coś ciekawszego niż tylko węgiel i coś tam jeszcze, nie? O, ale tutaj to może być już duże. O, to wygląda ciekawie, ten korytarz. Ale się kończy. W sumie tamte jaskinie na tamtym świecie, o którym opowiadałem, że znalazłem tyle węgla, też się skończyła szybko dosyć. No, tam pewnie też się kończy już. No, pewnie. Czyli cała jaskinia zbadana na tym piętrze. No dobra. No myślałem, że będzie coś ciekawszego, ale jednak po drugiej stronie było ciekawiej. A trochę się martwię, że nie mamy lawy. Chociaż wiecie co? W tym miejscu nie znalazłem złoto. Tam chyba coś pokopię, bo coś mi się wydaje, że tam jest tak głęboko, że musi tam być gdzieś lawa. Ale patrzcie, w ogóle pochodnie... strasznie mam mało węgla, to jest... Smutne dla mnie, bo ja naprawdę mam mało węgla. Kurde, będę musiał gdzieś pokopać w dół jeszcze. Na kartograferze ogarnąć. No zobaczymy, będziemy w dół kopać, robić nawet jakąś kopalnię, nie wiem. Bo chcę, wiecie, znaleźć coś fajnego. O, teraz to fajnie wygląda. Widzicie, to moja fabryka kamienia. No, naprawdę fajne. Mnie się tam podoba. Nie powiem. Dobra, chodź i zaraz wam pokażę ten basen. Sprawiam, że jestem na pisku, żeby mi nic nie zabiło. W sumie po co ja ten materiał wziąłem? Aha, mam starego skina, nie wiem dlaczego. Potem to ogarnę. To jest monitorem, gdzie nawet nie tknąłem. Tutaj, widzicie, to jest taki basen. Zaraz wam pokażę jego funkcję. To jest, widzicie, środek tego całego przedsięwzięcia. Tu sobie idziemy, bo ja chyba tu nie byłem. Proszę się ogarnij. Tutaj widzimy no, takie schody spiralne do góry. To jest dosłownie jak w latarni w Świnoujściu, bo taką chciałem właśnie zrobić. Ładne schodki do góry. To będzie jeszcze szło wyżej. I proszę bardzo, to jest ładny widok. I to będzie jeszcze wyższe, także... I to jest funkcja. Jupi! I w ten sposób przeżyję. I tu słyszałem dźwięki gdzieś. I tutaj też gdzieś słyszałem dźwięki, także tu będzie pewnie jakaś kopalnia albo coś w tym stylu. Pamiętacie te stare czasy? A, wy nie pamiętacie tego. To jest mój pierwszy dom w Minecrafcie, także to jest... Są stare wspomnienia. Muszę coś zrobić z tymi zwierzętami, by mi na dach nie wchodziły. Raczej nie z ogniem, bo to spali mi dach.
No dobra, skoro... Nie, nie wierzę, że zebrałem więcej żelaza niż węgla. Czy wy to widzicie? Jaki czad! Trochę mnie to zaskoczyło teraz, nawet powiem szczerze, że znalazłem więcej węgla niż żelaza. Patrzcie, tyle mam węgla tylko. Z tym to będzie tylko tyle, więc... No trochę się, powiem szczerze, martwię. Martwię się trochę. No nie, no sam pewnie coś poszukam jeszcze pomiędzy odcinkami. Mówię, ten odcinek nagrywam bardzo szybko, bo chciałem po prostu nagrać. Chciałem po prostu z wami pójść do jaskini, bo to jest zawsze jakaś tam alternatywa, prawda? No z 6 i to jeszcze podzielimy sobie na... O, na tyle. Proszę bardzo, na tyle. A nie, nawet tu wystarczy jeden węgiel. Że to już się przetopi. Tutaj mamy ile? Też jeden wystarczy węgiel, bo ja tu już wiem, że jeden węgiel wystarczy na 8, także tutaj nie ma co się... A, na 8, Boże. Czyli tu potrzeba już, widzicie, albo zrobimy tu mniej. O, widzicie? I teraz na 8 piękniej. No i wszystko jest... Chociaż kurde, boję się, że mi nie starczy, dobra. I sobie tak ogarniemy. Dobra. Dziękuję wam za oglądanie dzisiejszego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie. Dawajcie łapki w górę. Za co wam już dziękuję serdecznie. I do zobaczenia w następnym odcinku serii M jak Minecraft Alpha. Aha, i tak jeszcze wypowiedzenie. Za tydzień prawdopodobnie będą takie, mówię, będzie ten adventure. I pokażę wam pewnie tą latarnię. Znaczy, nie potwierdzam tego, że to będzie, bo po prostu nie wiem, czy uda mi się nakręcić, bo przyjeżdża moja rodzina i nie wiem, czy mi się w ogóle uda cokolwiek nakręcić. Także może być ciężko. Więc jakby nie było odcinka z góry, to już sorry. Ale może mi się uda w tygodniu nakręcić, po prostu go wrzucę, albo wrzucę po prostu w tygodniu, wiecie. Ja mówiłem, że wrzucę dwa odcinki na tydzień. Po prostu dałem przykład, że to może być sobota i niedziela, ale tak wyjątkowo ten tydzień to może być na przykład, nie wiem, na przykład wtorek i środa. No nie wiem, no na przykład. Po prostu, nie wiem, przyjeżdża rodzina chyba w piątek, już ja zawsze w piątek mam odcinki, więc nie wiem, czy uda mi się cośkolwiek nagrać. Także sorry. Latarnie, pełny projekt pokażę wam pewnie w następnym odcinku już. Także do zobaczenia i cześć i czołem, bliska.